Pierwszego gołębia, którego chciałem zademonstrować, to jest gołąbek o numerze DV1191, numer gołębia 404. Jest to czysty ojciec mojego olimpijczyka, złoty medal, co zdobył w Rumunii w kategorii B. I on sam też był lotowany u mnie przez parę lat, przez 3 lata dokładnie był lotowany i został wycofany do rozpłodu. Ten gołąbek dał olimpijczyka. Dał mi teraz następną samiczkę, która jest 2 razy już w zeszłym roku była na wystawie w kategorii B ogólnokrajowej. W tym roku już jest jako reprezentantka do okręgu też ze wspaniałym wynikiem w kategorii B. No może nie na olimpijski, ale jak na nasze warunki, no nie możemy codziennie mieć olimpijczyka, nie? Później jest druga córka jego, która też w tym roku kapitalne wyniki wylatała, bo z 6 lotów najgorszy koeficjent ma 18, a 5 lotów to nie chcę zapeszać, ma konkursy. Naprawdę coś może z tego być, nie? Numerów tamtych gołębi następnych też zaprezentuję, ale nie podam, bo już mam przykre jakby spotkanie z rzeczywistością, nie? Myślałem, że gołębie giną, ale giną te wybitne gołębie, nie? Tylko sobie pozwolę jeszcze przytoczyć tutaj ze ściągi wyniki tego gołębia, jak u mnie jeszcze on był lotowany, nie? A powtórzę jeszcze raz, to jest ojciec olimpijczyka. Z 14 on jest roku. I on sam miał takie wyniki, jak drugi był na 3000 gołębi, trzeci był na 3000 gołębi, ósmy był na 1500 gołębi, dziewiąty był na 4500, dziewiąty był na 3200, dwunasty był na 4000, szesnasty na 2500 i drugi był na 1800 gołębi. Także on miał sam wspaniałe wyniki. To jest jeden gołąb, nie? No, miał i potomstwo bardzo, bardzo dobre daje, nie? Pochodzenie gołębia? Van Loon. Okej. To jest Van Loon, gołąb z Niemiec prowadzony, jako piszczak młodziutki i u mnie już był lotowany ten gołąbek. Drugi gołąbek, który jest, chciałem go zaprezentować, jest to właśnie ten złoty medalista z Rumunii, olimpijczy w kategorii B. Wysoko koeficjent 11,98. O numerze końcowym tylko podam 68,95 z 17 roku. On z kolei też fajne pióro. Też wyśmienite wyniki, bo pozwolę sobie pokrótce przytoczyć. Pierwszy na 6500, pierwszy na 2000, pierwszy na 2000, drugi na 3000, drugi na 2500, trzeci na 2500, czwarty na 9500, piąty na 3000, siódmy na 4000, siódmy na 2500 i dziewiąty na 4500. Tylko ten gołąb takie wyniki uzyskał. Tylko to jest taka ciekawostka z tego gołębia, że tymi młodymi gołębiami lecę, dziećmi tego gołębia lecę, lotuję. Teraz dopiero pociągłem coś więcej z tego względu, że jak on był lotowany, był wdowcem, to tylko po 2 młode mogłem pociągnąć, nie? Mm-hmm. I powiem tak, że względnie się pokazywały te młode przedtem, nie? Teraz lepiej lecą może przez to, że lepsze samiczki dopasowałem, nie? Ale z kolei wnuki z tego gołębia to naprawdę już pokazują się błyskotliwie, nie? Dlatego nie chcę niektórych wyników wymieniać, bo już są wyniki, które coś mogą pokazać. Ale uważam, że te wyniki to właśnie, czy kategoria B w Mistrzostwie Polski, czy GMP, czy różne, to no, cała drużyna robi wynik, nie? A ja tu wspominam właśnie o wynikach indywidualnych, że pod kategorie, które indywidualne, wystawy typu, nie? Że prezentują się dobrze te gołębie. Też pięknej budowy, fajny. Nielotowany już przez 2 lata. Dobra, dzięki. No tam ten olimpijczyk wywodzi się właśnie, tak jak wspomniałem, ten ojciec 404 wcześniej to jest Van Loon, a z kolei z dołu, dolnej, z dołu matka jego wywodzi się z gołębi od, no, patrz, Matthew Glandys. Matthew Glandys to jest typu Vandenabele razy Zorro Filip, patrz. Norman. Filip Norman. Z tych gołębi się wywodzi z dołu, nie? Dobra. Zaprezentować następnego gołębia właśnie, to jest oryginalny gołąb. Oryginalny gołąb o numerze obrączki oddział 163, 21 rok. Numer gołębia 6199. Co to jest za gołąbek? To jest gołąbek od Matthew Glandysa. I to jest czysty brat
do babki tego mojego olimpijczyka. Teraz żeśmy się tak dogadali, że wymieniliśmy się częścią gołębi z mieciem i sprowadziłem właśnie tego gołąbka. I już jest zadowolenie, bo z młodych lotów, on był późniejszy młody, ale udało mi się trzy młode z tego pociągnąć i dwa młode gołębie skończyły loty w tym roku, nie? Gdzie mieliśmy tak ciężki lot, że po trzecim locie trzeba było się już wycofywać. Sezon był tragiczny dla naszego oddziału. No. I to jest gołąb ze strony ojca. Wróć, ze strony matki 100% Vandenabele, linia Winterburka razy Blixem. To jest inbred, matka jego. A z kolei strona ojca to jest Philip Norman, z linii Zorro, słynnego Zorro, wyśmienitego lotowca i rozpłodowa. Także jego dziadek to jest Zorro od Normana. Zorro też taki był szalowaty i ten jest też szali. Dobra. Następna gołębia, którego tu mam, chciałem go zaprezentować, to samiczka. Tego już mogę zaprezentować numer pełny, bo jest przeniesiony do rozpłodu. Jest to z 16 roku. PL0436, numer 10251. Kapitalny gołąb, 3 razy w kategorii D reprezentował nasz oddział na okręg, a raz na pewno była na ogólnokrajowej wystawie i chyba drugi raz też była. I w tym roku była lotowana jeszcze do 500 i została wycofana. Dlaczego? Dlatego, że wyniki niesamowite ona sama w sobie ma. Pierwsza, druga na oddział, trzecia. Czołowe też konkursy. I jest wspaniałą matką gołębi, które u mnie są w tej chwili też, no i już też poginęły, bo chciwość zabrała na ten. Jest to gołąbek z linii Hans Mayera, ojciec jest jej, z Prangę to jest, a z dołu jest to, matka to jest od Głazika, też wykupiony gołąb i też bodajże na Prangę, jak się nie mylę, nie? Czy Van Loon, nie, Van Loonów to było, na Van Loonów to było, no. Samiczka. Też piękna budowa, naprawdę piękna budowa. I też ciekawostka taka jest, że wnuki bardzo dobrze po niej idą. Dzieci też u mnie latają, robią wyniki wyśmienite, bo kategorie, no tak. Ona ma nawet mistrza Polski w dzieci i w kategorii A, trzeci przodownik w Polski. Jedna córka i druga córka. No teraz dopiero sobie tak przypomniałem, że to jej dzieci są. Jeszcze wracając do tej samiczki właśnie, 10251. Taka ciekawostka, co wcześniej wypowiadałem się, że trzeba mieć siłę powstrzymania niektórych gołębi w gołębniku. Ona mi dała wspaniałego samczyka, syna jej, który był dwa razy pierwszy na oddziele. I dalsze konkursy nie pamiętam, ale czołowe konkursy były. I ja nie wiem, czemu się wtedy uparłem, że to było chyba w 18 roku. Tak, w 18 roku ja się uparłem, że 500 mi zaliczy. Na jednej 500 spudłował, na drugiej 500 spudłował. Tak mnie podniosła jakaś fantazja łańska. Poszedł na trzecią 500 i tyle go widziałem. O. No i jak się teraz okazuje z perspektywy czasu, to gołębia typowo taki sprint do B. Ale już C to przylatują, ale nie zawsze muszą zrobić ten konkurs, nie? Muszą być łatwe te loty, nie? I to jest właśnie ta łańska fantazja. Co? Tu miałeś jedynki, a teraz nie dasz rady? Tak. Dasz radę, nie? I poszedł. No, a to jest tak, że czasami, która braknie mu 30-40 km, on jest wypompowany, już spadnie gdzieś tam i już nie ma już dolecie, nie? A teraz oszczędzam te gołębie i procentują dopiero, nie? No tak, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, nie? Tak. No. Ale to trzeba mieć tą siłę. Nie każdy ma hodowca tą siłę taką, żeby powstrzymać. Co, kurde, lecisz? Nie polecisz? Polecisz. Nie. I to później wychodzi. No. Tu jest następny gołąbek, wyśmienita samiczka lotowa, która bardzo, bardzo dobrze też lotuje. W kategorii B reprezentowała okręg nasz. Numeru znowu też nie przeczytam, bo jest dalej lotowana będzie. W kategorii B w zeszłym roku reprezentowała na ogólnokrajowej wystawie. W tym roku też jako reprezentantka, to jest właśnie córka tej 10251, nie? I ona też ma wyśmienite konkursy niesamowicie. W kategorii B w Mistrzostwie Polski uczestniczyła. Teraz w kategorii B zrobiła 10 przodownika Polski. I w zeszłym roku w kategorii B też była w tym
Mistrzostwie Polski. Ale w 18 roku nigdzie nie uczestniczyła ta samiczka, bo nie robiłem takich drużynówek, ale miała koeficjent w kategorii A780. Ta. I to jest samiczka, ona ma kupę konkursów czołowych porobionych. Też takie same skrzydełko. Też kapitalna budowa. I też młode fajnie po nich chodzą. Także tego, i to jest też z linii właśnie Kopman razy Van Loon przede wszystkim, nie? Kopman, Van Loon i Pranger trochę w tym też jest, tak gołem. Tu jest następny gołąbek. Jest to też córka tej 102-51. Jest to samiczka dwuletnia. Te nieszczęsne obrączki, słabo już widać te numery. Ale widać, jeszcze widać dobrze, że można odczytać. Numeru też nie powiem, nie będzie nigdzie na wystawie ten gołąb. Dlaczego nie powiem? Bo ten gołąb właśnie się zapowiada albo w A, albo w B. Się zapowiada. Tak jak wspomniałem, tylko tyle mogę powiedzieć, że najgorszy jej konkurs, jaki miała, to bardzo zły. Jak na nią, to miała koeficjent 18. A reszta to już naprawdę, to już tajemnica, nie? Bo nadzieja jest ogromna. Tylko mówię, to jest też gołąb po tej 102,51, to jest na te moje Van Loony razy Kopmany. I co? Kopman w zasadzie tak jest, bo tam Pranger to bardzo mało ma. Kopmana tam ma, a Van Loona przede wszystkim, nie? Czyli wnuczka też, wróć wnuczka, no. Rodzina do olimpijczyka, nie? Okazały gołąbek, teraz jest dwuletni, no i to właśnie też tak, to jest gołąb dwuletni. Ale z tych sześciu, te pięć naprawdę są godziwe takie koeficjenty, nie? Także, że ma perspektywę niesamowitą. Tylko też mnie fantazja ugańska poniosła, dlatego, że pięć konkursów ta samiczka ma do kategorii H. To jest sześć lotów powyżej 300 km. I pięć właśnie lotów miała powyżej 300 km. Wyśmienity wynik. A wiedziałem, że ma taki wynik i cały czas myślałem, że jeszcze 500 mi zrobi i na 500. Wszystkie 500 zaliczyła. I wracała, tylko wracała. Nie zrobiła nawet konkursu żadnej 500. Ale wróciła. Ale dobrze, że wróciła. No i także, że wszystkie ma 5, ale wszystko 360 km. A szósty to ma z kategorii A. I szkoda, bo kurde, no, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Dobrze, że jest gołąb, to jeszcze coś z tego zrobimy. Dokładnie. Także druga rzecz jeszcze, co chciałem powiedzieć, to właśnie, żeby hodowcy, musimy, jak sprowadzamy te gołębie, rodowody są też bardzo ważne, bo dużo ludzi się słyszy, widzi, mówi, że a, rodowód nie leci, rodowód jest niepotrzebny. Ale rodowód jest po to potrzebny, że jeżeli ten gołąbek, przykładowo, to właśnie chcę oprzeć na tym gołąbku tą moją tezę. Wiem, z jakich to jest gołębi, co one potrafią, że powiedzmy tylko 300 km, może do 400 km, a jak nie mamy rodowodu, nie mamy głębszej wiedzy, z jakich to gołębi się wywodzą, to je właśnie gubimy. Nie ma wiedzy na to, czy dawać tym gołębie dalej, czy nie dawać, nie? Mhm. Ja już wiem, że już powyżej 500 jest gro u mnie gołębi, że nie dadzą rady, no i nie powinniśmy dawać, nie? Także rodowody tak, może nie lecą, ale dużo pomagają, nie? Ja przykładam na przykład bardzo ważną, dużą wagę do rodowodów, nie? Że muszę wiedzieć, z jakich to jest gołębi typowych, nie? A nie, że nie rodowody nie lecą. Piękny gołąbek. Chciałem dać na wystawę w standardzie, bo na standardzie jest kapitalny gołąbek. A jeszcze nadmienię, że ta samiczka 80, nie miałem nie mówić, przed chwilą też córka, co była pokazywana, to na ogólnokrajowej wystawie w zeszłym roku zajęła 8 miejsce w standardzie za wygląd. O. Jako sportowy gołąb, nie jako standard, tylko za standard, ale sportowy gołębia, nie? 8 miejsce na Polskę, także że on, ta jest siostra tamtej, nie? Mm-hmm. I też chciałem ją wystawić, ale jej brakuje właśnie, ach, nie wiem, parę kilometrów brakuje do limitu, nie? Tutaj następnym gołębie, którym się chciałem pochwalić, bo to jest gołąb typowo w rozpłodzie, nie? Na niego Sagan mówię, bo on się wywodzi z gołębi Sagana, jest to wnuk Sagana, wybitnego gołębia. I ten gołąb to jest o numerze DV 07814 z 19 roku 582. Tego gołębia, taka historia, gołębia jak nabyłem, przyszedł do mnie, to byłem niezadowolony, bo to jest duży gołąb, wielki gołąb. No i ten ogon mi się nie podobał, taki trochę szerszy ma ten ogon. Mi się to nie podobało.
W pierwszym roku pociągnąłem z niego 8 młodych, 6 skończyło młode loty. W tej chwili są jako dwuletnie, to są już gołębie 2 w reprezentacji do kategorii. Inny gołąb z tego gołębia zaś 8 lotnik na WG na Warmii. Z tej gołębi w drużynie na Warmii parę złotych wygrały, większe parę złotych wygrała ta drużyna też. Ktoś, kto się orientuje, to się kapnie, ile tam pieniędzy było. Także, że gołąb kapitalny w rozpłodzie jest i mało tego, jego dzieci też dają dobre dzieci, nie? Też podpora mojego gołębnika. A potężny gołąb? O! Niesamowicie potężny gołąb jest, nie? Ale to też tylko właśnie do 500 km sprint typowy taki, nie? Także, że nie mam gołębi na długi dystans. Thank you.